Szybko wyczyścisz taki żółty kołnierzyk. I koszula będzie jak nowa. Do umywalki wsyp około jednej łyżki soli. Dodaj miarkę płynu do prania białych tkanin. Wlej około łyżki białego wina. Dolej jeszcze tyle samo octu. Zalej to wszystko ciepłą wodą. Namocz koszulę w powstałej mieszance. Sprawdź, aby kołnierzyk był cały czas zamoczony w miksturze. Sól, detergent, białe wino i ocet mają właściwości czyszczące. Te produkty usuwają plamy i wybielają. Pozostaw na około 15 minut, aby składniki mogły zadziałać na plamę. Potem spłucz dokładnie zimną wodą, aby usunąć resztki mieszanki. Wypierz ubranie zgodnie z zaleceniami na metce w pralce, używając płynu do prania jasnych ubrań. Susz ubranie na świeżym powietrzu, najlepiej na słońcu. A po wysuszeniu nie zobaczysz już żadnych żółtych plam na kołnierzyku. Ta prosta mieszanka sprawia, że koszula będzie jak nowa. Włóż podpaskę do pralki. Będziesz ten trik stosować częściej niż ci się wydaje. Podpaska pomoże utrzymać pralkę w idealnym stanie. Weź podpaskę i wyjmij ją z opakowania. Odklej papierki ochronne i przyklej je do siebie. Teraz spryskaj podpaskę płynem do czyszczenia. Tak, przygotowana podpaska jest gotowa do czyszczenia. Odchyl uszczelkę, czyli gumową część bębna, i włóż do środka podpaskę. Czynność powtórz tak, aby cała powierzchnia gumowej części bębna była pokryta podpaskami. Pozostaw je tak na godzinę, a następnie wyjmij. Zobaczysz, ile brudu zebrały w godzinę. Weź szmatkę z mikrofibry i wyczyść pozostałości na gumowej części. Nadmiar płynu zbierz ręcznikiem lub papierem. Twoja pralka jest jak nowa. Stosując ten patent, masz pewność, że wnętrze pralki będzie zdezynfekowane i odświeżone. Zastosowane środki usuną również kamień oraz zabezpieczą przed ponownym jego osadzaniem. Moja sąsiadka wkładała je do pralki, żeby nie wydobywał się z niej nieprzyjemny zapach, kiedy mieli przyjść goście. Ale ty nie musisz zapychać pralki cytrusami, żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu i brudu. Jest lepszy sposób. W szufladzie pralki zawsze pozostają resztki środków piorących, których używasz. To na nich gromadzi się wiele bakterii i pleśni, które odpowiadają za brzydki zapach. Nawet duże ilości pachnących płynów go nie ukryją. To dlatego twoje pranie po wyjęciu z pralki brzydko pachnie. Oto sposób, jak to zmienić. Wyjmij szufladę z pralki i umieść ją w wystarczająco głębokim pojemniku lub zlewie. Weź kapsułkę do zmywarki i szczoteczkę do zębów. Zalej kapsułkę gorącą wodą, aby się rozpuściła i zacznij szorować. Kapsułki zawierają składniki, które skutecznie usuwają brud oraz osady mineralne. Jeżeli szuflada jest bardzo brudna, zostaw ją w tej wodzie na dłużej. Ale kapsułki mają dość silne właściwości i brud schodzi od razu. Teraz wystarczy włożyć szufladę na swoje miejsce i gotowe. Pralka i pranie będą pachnące. W każdej szufladzie pralki są trzy przegródki, ale nie każdy wie, do czego służą. Jeden błąd może mieć wpływ na pranie. Jeśli używasz kapsułek, możliwe, że szuflady na detergenty w ogóle nie używasz. Przyjrzyj się więc swojej szufladzie w pralce. Wiesz, która przegródka do czego służy? Są w niej zawsze dwie przegródki z kreskami oraz jedna przegródka z symbolem kwiatka. Te kreski to cyfry rzymskie 1 i 2. Do przegródki z cyfrą 1 daje się detergent do prania wstępnego. Większość osób nie włącza nigdy prania wstępnego, nie używają więc tej przegródki. Przegródka z kwiatkiem jest do płynu do płukania tkanin. Jeśli używasz płynu zmiękczającego pranie, to wlewasz go właśnie tutaj. Przegródka numer 2 jest na detergent do prania głównego. Tutaj wlewa się płyn prania lub wsypuje proszek. Ma ona dlatego dodatkową funkcję, która ułatwia używanie różnego rodzaju środka piorącego. Coraz częściej znajduje się w niej mała przegródka. Jest ona ruchoma. Kiedy używasz proszku do prania, przegródka powinna być podniesiona. Jeśli chcesz wlać płyn do prania, wtedy ta przegródka powinna zamknąć tą część z płynem. Wtedy płyn nie spłynie poza pralkę przy wysuniętej za bardzo szufladzie. Każda przegródka ma więc osobne zastosowanie. Przypatrz się swojej pralce i sprawdź, czy używasz prawidłowo przegródek w jej szufladzie. Wlej kubek do pralki i będziesz w szoku, co się stanie. Będziesz ten trik stosował częściej niż ci się wydaje. Twoje pranie jeszcze nigdy nie było tak przyjemne. Ręczniki będą puszyste i miękkie jak nowe. Przygotuj pranie jak zwykle, czyli włóż je do bębna. Następnie wlej do pojemnika na płyn 250 ml octu. Nie musisz dodawać żadnego innego płynu. Wstaw tylko pranie na programie takim jak zwykle. Po skończeniu dodaj do wcześniej wspomnianego przeze mnie pojemnika sodę oczyszczoną, dokładniej 50 gram, po czym wstaw pranie jeszcze raz. Po skończonym praniu weź rzeczy i wysusz je. Wtedy poczujesz, jakie są puszyste i delikatne. Po tym triku przestaniesz kupować drogą chemię. Jest to proste i ekologiczne rozwiązanie, wystarczy tylko ocet i trochę sody. Spróbuj sam. Śmiało możesz wyprać buty w pralce, nie musisz obawiać się, że pralka zepsuje Twoje ulubione obuwie. Oszczędzisz czas, który spędzałeś na ręcznym czyszczeniu butów. Pokażę Ci, jak to zrobić krok po kroku, aby Twoje buty były czyste i zadbane. Najpierw weź reklamówkę, zwiń ją i włóż do pralki. Dzięki temu buty nie będą obijać się o bęben pralki. Teraz zabierz swoje ulubione brudne buty i polej je pastą do zębów. Nie obawiaj się tego kroku. Pasta do zębów doskonale czyści i usuwa plamy. Następnie włóż buty do pralki, umieszczając je obok reklamówki. Dodaj miarkę proszku do prania i wybierz program do prania delikatnego. Po zakończeniu cyklu prania wyjmij buty i sprawdź, jak świetnie wyglądają. Pozostaw je do wyschnięcia, pamiętając, aby suszyć je z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Dzięki temu buty zachowają swój kształt i nie ulegną uszkodzeniu. Teraz twoje buty są czyste i gotowe do noszenia. Wrzuć reklamówkę do pralki. Zdziwisz się, co potrafi. Zwykła jednorazowa reklamówka sprawi, że ubrania po wyjęciu z pralki będą czystsze. Jak to możliwe? Na ubraniach znajduje się pył, kurz oraz włosy. Podczas prania często te zanieczyszczenia osadzają się wokół gumowego kołnierza pralki. Dlatego to pod nim są różne opróżki i włosy. Wszystko to zostaje w bębnie. Potem te zanieczyszczenia mieszają się z ubraniami w kolejnym praniu, ale rozwiązaniem może okazać się zwykły woreczek foliowy. Włóż go do pralki. Musi to być woreczek bez nadruku. Dołóż ubrania, które masz do prania. Dodaj płyn do prania czy kapsułkę. Wlej płyn do płukania. Ustaw program na temperaturę nie wyższą niż 40 stopni i włącz pralkę. Co się stanie? Na pewno będzie więcej piany niż zwykle. Przez reklamówkę detergent będzie się bardziej pienił. Dodatkowo podczas cyklu prania torba foliowa zbierze cały brud, sierść i włosy, które były na ubraniach. Kiedy pralka skończy prać, otwórz ją i wyjmij pranie oraz woreczek foliowy. Pokażę ci, że są na nim drobne prusze i włosy, a wyprałam tylko jedną bluzę. Bluza jest czysta pralka też, a opróżki zostały albo wypłukane z wodą, albo usunięte z workiem foliowym.